Witam wszystkich serdecznie. Jest środa, 15 dzień sierpnia, godzina 18:40. Za 20 minut umówiłem się z moją ekipą. Wyruszamy dzisiaj w podróż na Bałkany. Na dwa samochody czeka nas cała noc jazdy i jutro ponad pół dnia. Także jest co robić. Zaraz idę na zewnątrz, na podwórze pakować auto. Już częściowo jest spakowane. 13 dni w podróży, ponad 5000 km, całe dnie jazdy, więc naprawdę będzie się działo. Zostańcie z nami. Myślę, że każdego dnia postaramy się jakiejś krótszej bądź dłuższej relacji dokonać, żebyście wiedzieli co i jak. Jest to dla mnie pierwsza podróż na dwa samochody, pierwsza podróż w tak dużej grupie, więc wyzwanie logistyczne też jest. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zapraszam serdecznie. Wydawać księdza pieniądze. A właśnie. Ale ogólnie mogłem być lepiej. Mój głos czuję na swoim kanale. Lajki, dawajcie lajki. Nie polecam jazdy na dwa auta. Wyjeżdżamy, 19:30, proszę Państwa. Pożegnań i wzruszeń nie było końca. Rodzice już tam, prawda, sprzątają kałuże po łzach. Ze śmiechu moi. No, niektórzy ze śmiechu, niektórzy bez paszportu jadą. To warto też wspomnieć o tym. Są takie modele. Ale nie zrażamy się. Patrzcie Państwo, jaka wyrywna kobitka, no. A już drogę raz zgubiła. Się wyrywa do przodu, a potem nic z tego nie będzie. Dobrze, pozwólmy jej trochę poszaleć, póki ma okazję. Proszę Państwa, Rio de Janeiro. Jesus Christ po prawej, tylko że niestety nieoświetlony i nie widać. Może trochę widać. Pozdrawiamy Pana Jezusa. Miejmy nadzieję, że pojedzie z nami i nie zostanie tutaj. A my lecimy. Druga ekipa jest 5-6 km przed nami. Nie mamy jakichś ambicji specjalnych, żeby ich gonić. Przynajmniej ja nie mam. Także póki co spotykamy się w Kamiennej Górze przed granicą czeską za jakieś 3 godziny. No ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Jakiś dramat jest, no. 7 minut już stoimy. Może 4, nie wiem. Dopiero zaczęli. Oni jadą, bo jadą inną drogą, a my stoimy jak te cioły tutaj na tym. Gdzie to jest? Koło Nowej Soli jesteśmy gdzieś. I się nie zanosi na razie. Jakieś wahadło. To ile są od nas? 2 minuty temu. 11 kilometrów, no. 11! No nie było tak źle z tym przejazdem, także jesteśmy już na autostradzie. Czas dojazdu mniej więcej mamy taki sam. Do Kamiennej Góry, także myślę, że wszystko będzie dobrze. No i zostało nam 12 km do przerwy. W drugiej ekipie zostało dwa razy tyle. No, także będziemy chwilę na nich czekać. Się nam ładnie udało ich wyprzedzić. No i będzie dobrze. A mamy już pół do 12.
Chciałam powiedzieć, że jest zimno. No potwierdzam, potwierdzam. Jest mamy gdzieś 12? Koło 11. Było ostatnio 11. Czekaj, ale zimno. Może nam pokażę, jak włączę radio. 15. No i widzisz, przesadzasz. I 23.44 jest. Jesteśmy na postoju i czekamy na następną ekipę. Będą gdzieś za 10 minut albo i więcej. No gdzieś. Jest zimno. Jest. Bardzo. No, no dobra już. Ale można się obudzić przez to. Można. No. Za 50 metrów lekko w lewo. Na Lubawkę idziemy. Pusto? Pusto. No Marta, powiedz, jak się czujesz? Jak tam droga? Ekstra. Nie no, fajnie, chcę mi się siku, zaraz mam pierwszy postój. No, zostało no, tylko 20 minut do Kamiennej Góry, gdzie pierwszy postój. Tutaj nasz kolega Bartosz śpi. No ale niech śpi, bo później będzie czuwał. My trochę tutaj pomyliłyśmy drogi, znaczy nie pomyliłyśmy, to ten GPS się tak myli. Nie, to ksiądz Michał. I ksiądz Michał specjalnie nam tak ustawił. My go już znamy. No więc jak ksiądz będzie to oglądał, to wcale księdza nie pozdrawiam. No. Także nie pozdrawiamy Narka. Jesteśmy na pierwszej stacji. Proszę, tu nasz kierownik już podżera. Podżera. Śmieją się z Marty. Tutaj nasz... O, Bartosz wstał! Dzień dobry. Wychodzimy. Dobry. Dobry wieczór. No, bardzo się cieszymy, że się dojechali i to w miarę sprawnie. Bardzo fajnie. A ile tu już na nas czekacie? 15 minut. Jest dobrze. Jest ok. No i już po postoju teraz lecimy do granicy czeskiej i następny postój na Słowacji. 365 km. Czas dojazdu jest w okolicach 6 rano. Zobaczymy, jak się uda. Odezwiemy się na śniadaniu. Witamy w Bratysławie. Jest godzina za 10:00 i zaraz się zatrzymujemy na śniadanie. No i jesteśmy na odpoczywadle i zjeżdżamy odpoczywać. Nadal nie wiemy, gdzie są nasi współtowarzysze. Ale kogo by to obchodziło, tak między nami mówiąc. Dzień dobry wszystkim, mamy godzinę 5:30, właśnie przejechaliśmy przez całe Czechy i jesteśmy na Słowacji. Tak jest, mieliśmy zmianę kierowcy, mamy tu Agatę, prowadzi sobie radzi. Mamy śpiocha bardzo, tak, a ja jeszcze nie spałem. No. Spałeś. No, zostało nam jeszcze 75 km, 2 godziny. Oj. No, Słowacja. No i co, jemy śniadanie i czekamy na resztę, która jest gdzieś 30 km z tyłu. Może powinni być w ciągu pół godziny, może nawet szybciej, zobaczymy. Woda już się zaraz gotuje i jemy. I jemy takie jakieś rzeczy. Tu jest jakiś taki coś z tym. No ale generalnie przeżyliśmy noc, to może przeżyjemy i dzień. Tak, taka jest konkluzja. Co chcesz? Łyżkę czy widelec?
Ja mam swoje. Tak to wygląda, niestety. My jesteśmy tu, a oni są tu. I nie da rady niestety się spotkać. Nie polecam jazdy na dwa auta. No, ekipa dojechała. Po godzina 20 spóźnienia. Brawo! Chodźcie, wodę wstawiłem. Witajcie. Uśmiechnięte, wypoczęte. Proszę bardzo. Wolę własną intuicję niż mapę w GPS-ie. Brawo, no to dobrze. My wolałyśmy tam, to na to. Dobra. Śniadanko, no, się, chyba się woda gotuje już, czy nie? Jeszcze? Chcesz jechać sam? Nie. No, jeszcze nie. Dobra, ale to zaraz się wydarzy. Dobra. Tylko słuchajcie, no niestety teraz to musicie trochę się sprężyć, no, bo mamy lekką psuwę. No ale dobrze. Ruszamy w drogę, jesteśmy w Bratysławie. Słoneczko super świeci. Nie mamy paliwa. No niby nie ma, ale może gdzieś dojedziemy. Ten już kima. Ledwo weszłyśmy do auta. Trochę na nas czekali, więc trochę się postój przedłużył. Mieliśmy tu być o 6, jest 8, ale to nic. No i wyjeżdżamy z tego parkingu 2 godziny po czasie. Kurde jego mać. Przecież to normalnie można jajo znieść. W drugim samochodzie zawiesza się pływak od zbiornika paliwa, więc nie wiadomo ile mają. Jak im zabraknie, to trudno. Takie jest moje zdanie w tym temacie. Proszę Państwa, teraz jedziemy do granicy węgiersko-serbskiej. Mamy 318 km według wujka i dojazd na mniej więcej 13. Taki jest plan. A co będzie, zobaczymy. Przekraczamy Dunaj i zaraz będziemy wjeżdżać do Węgier. Drugie auto tradycyjnie pojechało gdzie indziej. Ale mają taką wersję w nawigacji. Tym razem sprawdziłem, że jest dobrze ustawiona, więc cel mają dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie w radiu. No i przekraczamy po raz kolejny Dunaj i tym razem również granicę węgierską, także witamy u Madziara. I jeszcze nam 4 godziny prawie zostały przedzierania się przez ten wspaniały kraj. Nowoczesne węgierskie autobusy. Wycofane u nas już chyba z 15 lat temu. Teraz. No niestety. A jedzie się przyjemnie bardzo. Wujek dzisiaj zdał egzamin na 5, bo wyznaczał takie trasy, że praktycznie ani korków, ani żadnych utrudnień. Wszystko bardzo dobrze idzie. Z każdym kilometrem zyskujemy trochę czasu. 112 jeszcze do granicy. I tam się zatrzymamy, poczekamy na naszych towarzyszy, którzy są też niedaleko za nami. Też im dobrze idzie, się okazało. O dziwo. Jeszcze. Odpukać. Za 800 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie. No i jest. Miejsce docelowe, przynajmniej na razie. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Tylko najpierw to trzeba sprawdzić, czy tu mają kibel.
bo jak nie mają kibla, to tam było taniej. Zmieniliśmy miejsce zbiórki, bo tam to jakoś trefnie wyglądało i drogie paliwo. Tutaj jest taniej i jakoś to elegancko wygląda. Budzi większe zaufanie. Także się zatrzymamy tutaj i poczekamy na nich. Poinformujemy o zmianie, żeby trafili i się nie zgubili. I będzie dobrze. No right. O Boże. To tyle na ten temat póki co. Jest, dusze to ile, nawet prysznic mają. Starczy paliwa, że tam starczy i co. Taka mała usterka. Tak. Cały szczegół. Chciałam pokazać, że do celu, kurde nie będzie. No dobra, do celu mamy 71, nie? Widać? No dobra, nieważne. 71, a tutaj nam pokazuje, że paliwa mamy na 56. No to ja nie wiem, czy nam wystarczy, czy nie, Marta, powiedz. Nie wiem, ryzykujemy. Najwyżej ksiądz po nas przyjedzie, sam zapowiedział. Nie? Się no, wróci. Mam nadzieję. No. Halo. Halo. Halo, halo. No. No, już jesteście gotowi? Tak. Dobra, to lecimy. No i teraz ruszamy na Serbię, proszę Państwa. Mamy 2 godziny jeszcze ponad do zrobienia. 200 ileś tam kilometrów, zależy według wersji jakiej. I tak to wygląda właśnie. No i musimy się teraz pilnować wzrokowo, bo nie będziemy mieli łączności internetowej. Mijamy właśnie granicę Serbii. O. No czy miniemy, to jeszcze nie wiadomo. No nie. Minęliśmy tam z tyłu. Widać Węgry. A tu mamy Serbię. Przed nami ksiądz sobie siedzi. Dobra. Okej. No tutaj większa kolejka zdecydowanie. Ludzie raczej się pchają w tę stronę niż dobra. Dobrze, że nie będziemy tędy wracać. Okej, wracamy. Tak, tu lędy indziej, na pewno nie tędy. Co im tu robią? O ja pierdzielę, no przecież masakra jakaś. O, właśnie minęliśmy granicę, jesteśmy w Serbii. Agata jednak pojechała, chyba ksiądz dał w łapę. Serbia. Ale jestem z siebie dumna, bo dogadałam się z panem na granicy i powiedziałam, że idziemy na wakacje po angielsku. Szalona. Jedziemy do Belgradu, zostało nam 2 godziny i 20 minut około. No jak ksiądz się tak będzie w dół, to trochę dłużej. No. No to jesteśmy w Serbii. Wszystko się udało. Nie trwało to długo. Nawet bez paszportu się udało. To niektórym, także
póki co pierwszy kraj, można powiedzieć, zaliczony. Zobaczymy, co będzie dalej. Do Belgradu 200 km stąd skorzystam. A kurde, nie dałem im pieniędzy na autostradę. No widzisz. Halo, halo. Halo. Macie jakieś drobne euro przy sobie? Mamy. Bo zapomniałem wam dać kasę na autostradę. To będzie około 5 euro albo 5,50. Okej. Wtedy można by to było na... O, włączyłem jakieś serbskie radio. Bo to już się skończyło. Nie, to jest węgierskie. Tak, to jest na pewno serbskie. To chyba jakieś lokalne serbskie. O, właśnie. Przygotuj się. Za 2 kilometry skręć w lewo. I co? I co potem? Bo żeś nie dokończył. Wyraźnie ton głosu sugerował, że miał być dalszy ciąg tej wypowiedzi. Buduję emocje teraz. I mam się przygotować za 2 kilometry. Kurde, to ja tu zdążę jajo znieść przez 2 kilometry w tym tempie. No i wjeżdżamy, proszę państwa, do Belgradu. Przed nami? Tak, przed nami, po lewej. Tam, gdzie Cepter pisze. Jest napisane. Nie rozumiem. Tak, charakterystyczna budowla. Nie wiem, kto to projektował. Pamiętałem, ale zapomniałem. O, ciekawe, ciekawe. A przed nami zakorkowany wjazd do miasta. No i zostało tam ile? Z kwadrans jazdy. I tyle będzie. Nagrywanie, dobra, właśnie dojechaliśmy. Ale mamy piękne widoki. Tak. Dziewczyny teraz poszły się kąpać. No. Jakieś rosyjskie tenorowele tu lecą. To jest Jagata. A. Dobrze. Idziemy na miasto. Idziemy się bawić. A tam ksiądz Michał. O, jest. Jest, coś kombinuje. Jak to ksiądz Michał. O, już z pieniędzmi. Zawsze. Kombinuje. Ciągle. Piękne widoki mamy. O, tak. Chyba tu jechaliśmy z 17 godzin albo więcej. No. Dinary. No mówiłem, że ksiądz kombinuje. Tylko hajs. A o tym, że nas w pole wyprowadził, to nie było powiedziane. To jest Karol Siłacz. Yo, mordę. Dobra. Jesteśmy w takim miejscu. Zasłonił mi autobus. O, tu ładnie takie coś. I tam jest też coś fajnego. Idziemy. Jesteśmy w takim sobie miejscu. O, i to jest ładnie. Tu jest ładnie. Generalnie mamy... O, tu Karol robi na przykład. Generalnie jest dobre wrażenie tego wszystkiego. Tam jest zamek, zaraz tam jeszcze też pójdziemy. A tu jest to właśnie, Dunaj. Nie chce mi się nagrywać w ogóle, bez sensu tutaj.